W biznesie coachingowym trzeba liczyć. W zeszłym tygodniu nagrałam blog pod tytułem Strach przed cieszeniem się, więc pójdźmy dalej tym torem i dalej o lękach i strachach coacha, a dzisiaj będzie o strachu przed liczeniem. Witam Cię na blogu Prosper jako coach, gdzie uczę coachów nic innego jak właśnie liczyć i zarabiać pieniądze. Całe to zamieszanie na temat marketingu, sprzedaży, klientów, pieniędzy i tak dalej sprowadza się tak naprawdę do cyfr i na te cyfry musimy umieć patrzeć i musimy chcieć patrzeć. Dlaczego? Dlatego, że biznes niepoliczony to jest taki biznes, który gdzieś tam tylko w naszej głowie jest, mamy jakieś tam pojęcie, że tak mniej więcej co działa, co nie działa, ale w sumie nie, do końca nie wiemy i bardzo często jak mamy to niepoliczone, to opowiadamy sobie w głowie różnego rodzaju mity i wyciągamy niewłaściwe wnioski. Więc ja jestem za tym, żeby prowadzić w biznesie statystyki. Możesz to robić w Excelu, możesz to robić na kartce papieru, ale gdziekolwiek, byle rzetelnie. Czyli na co zwracamy uwagę? Zwracamy uwagę na to, co na przykład robimy marketingowo, jakie działania podejmujemy i jakie są tego wyniki. Jeżeli mamy ułożony jakiś system marketingowy i wiemy, że wykonujemy na przykład takie działania, no to mamy pojęcie, do czego te działania mają prowadzić, jaki jest cel tych działań, czy chcemy uzyskać osoby zapisujące się do naszej bazy danych, czy chcemy, żeby te osoby przyszły na webinar, czy chcemy, żeby te osoby zapisały się na konsultacje z nami i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy wyznaczoną jakąś ścieżkę prowadzenia klienta do nas poprzez marketing, to chcemy wiedzieć, jak nasze kolejne etapy marketingowe rzeczywiście konwertują, przekładają. I dobrze jest mieć to dobrze zapisane. Na przykład, kiedy prowadziłam live coaching i główną strategią marketingową dla mnie były warsztaty na żywo, a później webinary, no to oczywiście chciałam wiedzieć, ile osób zaprosiłam na przykład z mojej bazy danych, czy ile osób widziało mojego posta i tak dalej na dany webinar. Chciałam wiedzieć, ile osób się zapisało, chciałam wiedzieć, ile osób przyszło. Chciałam wiedzieć, ile osób zostało do końca. Chciałam wiedzieć, ile osób skorzystało z mojej oferty na końcu, na przykład z gratisowej konsultacji. Chciałam też wiedzieć, ile osób, które zapisało się na przykład na konsultację ze mną, powiedzmy niech to będzie 20 osób, ile z tego rzeczywiście osób przyszło, a kto zrezygnował po drodze. Chciałam też wiedzieć, ile z tych osób, które przyszły, rzeczywiście zostało klientami i na jak długo i ile pieniędzy z tego zarobiłam. Jak znasz tą konwersję, to wtedy możesz ją porównać do kolejnego webinaru, to możesz wtedy rozumieć statystyki swojego biznesu, wiedzieć co się dzieje, wiedzieć gdzie co działa lub gdzie coś nie działa. Możesz też zupełnie inaczej planować swój marketing w oparciu o swoje statystyki, bo wtedy wiesz na co warto poświęcić czas, a na co niekoniecznie. Wiesz też, jakich rezultatów możesz się spodziewać, więc z tego możesz wyciągnąć wniosek, ile tych działań rocznie potrzebujesz zrobić i jakich, żeby dojść do konkretnych zarobków. Oczywiście chcemy też liczyć pieniądze, chcemy wiedzieć, ile zarobiliśmy, chcemy wiedzieć, ile z tego zabrały nam koszty prowadzenia biznesu, ile wychodzimy na netto, czyli na czysto, ile płacimy podatku, ile płacimy ZUS-u, ile płacimy za różnego rodzaju usługi, platformy, rozwiązania techniczne i tak dalej. Jeżeli nie masz swojego biznesu dobrze liczonego, to zapraszam Cię do tego, żeby zacząć, żeby się tego nie bać, bo boimy się dlatego, że obawiamy się, że znajdziemy tam coś, co nas denerwuje, co nas rozczaruje i tak dalej. Myślę, że przełamanie się ku temu i sprawdzanie, co tak naprawdę się tam dzieje, przyniesie Ci spokój ducha. Najpierw jest to takie nerwowe działanie, a potem przychodzi ten spokój ducha, kiedy myślimy, okej, dobra, wiem, co się rzeczywiście realistycznie dzieje i nie mam już, nie żyję mitami na temat swojego biznesu. Zobacz, jak to działa u Ciebie.